Do Krakowa już w ubiegły poniedziałek z Koneckiego Centrum Światowych Dni Młodzieży wyruszyło 67 pielgrzymów. Później dołączali do nich jeszcze kolejni. Teraz cała grupa wróciła do Końskich i opowiedziała nam o swoich wrażeniach ze spotkania z Ojcem Świętym i przygodach w Pobiedniku Wielkim, gdzie nasi pielgrzymi nocowali. Światowe Dni Młodzieży za nami. Rozmawiamy dzisiaj z częścią grupy z naszego dekanatu, z księdzem Piotrem Skowrońskim, koordynatorem Światowych Dni Młodzieży na Konecczyźnie. Przy księdza wróciliście w takiej samej grupie, jak wyjechaliście z Końskich? Wróciliśmy wszyscy, tak jak wyjechaliśmy. Może nawet jeszcze ktoś doszedł. Tak się wszystkim w Końskich podobało, że pewnie kogoś jeszcze byśmy przywieźli, ale niestety się chyba nie dało. Wróciliśmy wszyscy, było bardzo bezpiecznie, była bardzo niesamowita, podniosła, radosna atmosfera. Bardzo dużo młodzieży z całego świata, która przywiozła ze sobą swój entuzjazm i swoją radość i się tym wspólnie razem dzieliliśmy, tak samo jak przeżyciami związanymi z wiarą, tak jak przeżyciami związanymi ze spotkaniem z papieżem Franciszkiem. Wszystko to się złożyło na bardzo piękny festiwal Święto Wiary. To wszystko, co się o papieżu Franciszku mówi, co można wyczytać czy odnaleźć w mediach, to z kolegami księżmi doszliśmy do wniosku, że nijak się ma do tego, jaki papież Franciszek jest w rzeczywistości, w jaki sposób ma kontakt z młodzieżą i co mówi, co przekazuje. To wszystko, co mówił, to wszystko, co przekazywał, rzeczywiście tchnęło głębokim zatroskaniem o młodzież, głębokim zatroskaniem o Kościół, o przyszłość całego świata. To było też niesamowite, że papież Franciszek, zwracając się do młodzieży, mówił o przyszłości całego świata i zachęcał do tego, żeby młodzież już teraz odpowiedzialność za przyszłość świata wzięła. I robił to w taki sposób, że chyba nie pozostawia wątpliwości, że te słowa do młodzieży dotarły. Mieszkaliśmy w miasteczku namiotowym, w Pobiedniku Wielkim. Tam nasza diecezja radomska, razem z diecezją płocką i z grupami neokatechumenalnymi miała swoje miasteczko namiotowe. Tam mieliśmy namiot, takie spotkania, gdzie odbywały się katechezy i msze święte. Tam też były posiłki. Po południu, jak udało się już przedrzeć przez, prawda, Kraków, przez komunikację krakowską, to docieraliśmy do centrum na spotkania z papieżem Franciszkiem, czy na mszę świętą inaugurującą Światowe Dni Młodzieży, którą odprawiał ksiądz kardynał Dziwisz, na Drogę Krzyżową, no czy w końcu na plac w Brzegach. No właśnie, jak wielki dystans mieliście do pokonania, żeby dotrzeć na Błonia, czy właśnie do Brzegów? To były trudne podróże? To były trudne podróże ze względu na to, że korzystaliśmy głównie z komunikacji miejskiej, tak? To, tak jak wszyscy pielgrzymi zresztą. Więc tramwaje, mimo że komunikacja, zakład komunikacji bardzo się starał, to jednak były pełne. Chociaż no, dobre strony też tego są. Śpiewy wspólne, prawda, integracja z różnymi grupami z różnych krajów była rzeczywiście na bardzo wysokim... No, zbliża, tak? Tak. Komunikacja zbliża, tak. Jak to niektórzy mówią, jeździliśmy na glonojada. W samych Pobiednikach to byli w 100% Polacy, którzy tam nocowali, czy integrowaliście się z jakimiś grupami międzynarodowymi? No co, mieliśmy naszą grupę z Ukrainy, tak, ze sobą, byli tam z nami. Razem z nami podróżowali do Krakowa i tam z nami mieszkali. Byli Ormianie, tak, byli Francuzi, Włosi. Także też było wesoło, tak międzynarodowo. Co tak najlepiej wspominacie, co wam najbardziej utkwiło w pamięci? Powiedzcie o kilku takich rzeczach, o jednej. Dzieciory, potwory. Podróżowanie tramwajem dziesiątką. Tak, tramwaj dziesiątka. No te podróże rzeczywiście były, tak, barwne były. Tak. Barwne były. Nie no, a nic ze spotkania z papieżem? No właśnie, słowa papieża, gdy mówił, że o małżeństwie, o rodzinie, gdy mówił o tym, że można rzucać się talerzami i tak dalej, kłócić, ale najważniejsze są trzy słowa, by zawsze o tym pamiętać. Proszę, dziękuję i przepraszam. Mieliście okazję zobaczyć papieża z bliska, czy to tylko na spotkanie gdzieś, tak? W jakich sytuacjach między innymi? Gdy przejeżdżał na wawel. Gdy przejeżdżał. Aha. Czyli jeszcze w Papamobile, tak? Ta, czy za pierwszym razem? I w tramwaju. W tramwaju papieskim.
Generalnie to jest tak, że wy byliście wszędzie tam, gdzie był papież, może poza tymi spotkaniami w oknie. Staraliśmy się rzeczywiście być wszędzie tam, gdzie papież był, no, żeby jak najwięcej skorzystać z tego wszystkiego, co się tam działo. Chociaż Kraków w ogóle wyglądał jak jeden wielki jakieś miasto festiwalowe, to było nieprawdopodobne. Kilkadziesiąt scen rozstawionych w różnych punktach Krakowa. Koncerty, które się odbywały praktycznie non-stop. To, co przeżywaliśmy w Końskich w tych kilku dniach, prawda, w piątek czy w niedzielę, to właściwie tam odbywało się na okrągło. Nieustanne. Nieustanne święto, nieustanne śpiew, nieustanny festyn, radość, prawda, i przeżywanie tego wszystkiego we wspólnocie. No, a do tego papież Franciszek, który zachęcał do tego, żeby robić raban, żeby robić hałas, żeby nie być grzecznym, ale w tym sensie... To wbrew temu, co mówił tłumacz jego, tak? Tak. Lekko się pomyli. Jeśli ktoś troszeczkę języka włoskiego znaczy, rozumie, to rzeczywiście był zdziwiony czasami tłumaczeniami, no ale to wiadomo, to są sytuacje, które się dzieją na żywo i czasami w jakichś też emocjach. Więc generalnie, no fantastyczne wrażenia. Generalnie nikt chyba rozczarowany z was nie jest. Czy ktoś jest rozczarowany? I żałować mogą tylko ci, którzy się ewentualnie przestraszyli, bo było bezpiecznie, tak? Było to chyba najbezpieczniejsze miasto w ogóle, jeśli nie w Europie, to w Polsce na pewno, rzeczywiście. Chłopcy patrolowali. Tak. Patrole policji praktycznie na każdym rogu ulic, radiowozy. Policja bardzo pomagała pielgrzymom wszystkim, byli fantastyczni naprawdę, podziwiamy też ich pracę i zaangażowanie, w ogóle wszystkich służb, straż pożarna i właśnie policja i wojsko, no wszyscy naprawdę starali się, żeby zachować bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Rozumiem, że za 3 lata wybieracie się do Panamy. Tak, tak. Ksiądz zbiera pieniądze. Okay. Zabawne, rozmawiałem z księdzem z Panamy jeszcze przed oczywiście ogłoszeniem tej decyzji papieża. I on zapraszał też, mówi, przyjedźcie do nas, u nas też jest bardzo fajny kościół, bardzo żywy i chcielibyśmy się tym z wami podzielić. Grup z Panamy było sporo, dopytywaliśmy, kto to jest, bo flagi takie są, których nie znaliśmy niektórych, prawda, więc żeśmy dopytywali. Okazało się, że rzeczywiście grup z Panamy było sporo. No także ja już się rozglądałem, tak, ale jeszcze będziemy dokładnie sprawdzać, jakie są warunki. Za noclegami, tak? Dzięki wielkie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za relacjonowanie tych wszystkich wydarzeń w Końskich. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami również wtedy, kiedy byliśmy w Krakowie. I już teraz wszystkich zapraszamy na Światowe Dni Młodzieży do Panamy w 2019 roku.